Siema, siema, tutaj Kongu, witam was w kolejnym odcinku z gry Civilization 5. Witam was bardzo serdecznie już w 10. odcinku z tej wspaniałej gry, w której właśnie dostajemy w dupę. Chciałem powiedzieć od razu, że na wstępie, że odcinek będzie trwał 30 minut, nie więcej, ze względów takich, że po prostu nie mam czasu na więcej i tyle. Znaczy, niby mam, ale chciałbym jeszcze coś nagrać dzisiaj, żeby wiecie, żeby było więcej. W ogóle to chciałem wam się pochwalić, że nagrywam straszliwie, straszliwie w przód. Jestem z siebie naprawdę dumny, ponieważ jest poniedziałek, a ja nagrywam już na piątek, tak? A wszystko już jest porenderowane, nawet nie tyle ponagrywane, co porenderowane, więc jestem naprawdę z siebie dumny. No. Co się tutaj dzieje? Ci tutaj mnie biją. Aha, tutaj tych arkebuzerów mi cisną troszeczkę. Ale to tam. Myślę, że przeżyją. Dobra, przeżyli. Wow, ale jeszcze nie jest moja kolejka. Zobaczymy, co tutaj ten. W ogóle ktoś mi powiedział, żebym zrobił sobie z nimi dobre stosunki. Ale ja szczerze mówiąc nie umiem. Nie umiem, po prostu nie umiem. Nie wiem, jak się tutaj robi dobre stosunki z kimś, ponieważ nigdy wcześniej w tę grę nie grałem. Po prostu tak jak patrzyłem tam, to raczej nie za bardzo wiedziałem, co mam robić. Ty się ruszasz, tak? Ty chcesz się ruszyć, to może ty się rzeczywiście rusz stąd gdzieś. Czy ty możesz tutaj coś? Nie możesz pewnie. Szkoda, szkoda, szkoda. No cóż, ty się tam ulecz. Kim ty jesteś w ogóle? Lancierzy, tak? Tutaj ciężko zbrojni, tak trochę słabo wypadli. Widzę, że tutaj ci też tak średnio. Ci mogą sobie wrócić w sumie. A ci mogą znowu ostrzelać miasto, bo raczej... Chyba, że może wrócą tutaj, to w sumie było chyba lepsze. Chociaż kurde, patrzcie, tutaj teraz patrzę, że może jednak ja dam radę to podbić. Aż cholera, spróbujemy sobie. Myślę, że aż tak mnie nie pocisną, żebym ten jakby co to zdąży się wycofać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Takie odnoszę wrażenie. Dobra, co tutaj? Tutaj może oni sobie przejdą dotąd, żeby ci jakby co mieli właśnie drogę ucieczki. Co tutaj? Kuter. Kuter sobie poleci tutaj. Ała, coś się tak laguje. Kuter sobie poleci tutaj. Czy... What the fuck? Właśnie zauważyłem, że te kutry nie... Znaczy, że te ryby nie są na moim tym jakby. Ale czyżby tutaj były kutry, które... Czekajcie. Czyżby tutaj właśnie były... A nie, to jest z kutrami. No to jest niestety. Znaczy niestety, może i stety w sumie nawet. Dobra, tutaj raczej właśnie nic nie zrobię, więc ty nic tam nie rób. Ty też niestety nic nie rób. Coś jeszcze? Gdzieś ci państwa miasta jakieś? Ale nie, co my tutaj chcemy zrobić? Oczywiście strzelców, teraz wszędzie będę chciał robić strzelców. Swoją przyjaźń, ohohohoho. W poważnym, bla 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 bla. Wybierz produkcję, gdzie? Petersburg. Petersburg również zrobią strzelców. Tutaj zrobili już lansierów, którzy właśnie zaraz będą sobie szli gdzieś tak tutaj. Góry tutaj idą jakieś chyba jednostki, tak gdzieś tutaj właśnie ci idą, no ale dobra, zobaczymy. Next. Zobaczymy, mam nadzieję, że tutaj jakoś mi się tak fajnie uda to zrobić, ponieważ ci mają naprawdę niezły atak, ci chyba działka chyba też, tylko nie mam jednostki, która by mogła zaatakować. Czekajcie, ci by musieli wejść jakby powiedzmy i stąd jakby iść. What the fuck? A nie, ja pierniczę, już myślałem, że jakiś straszny damage dostałem, ale nie, nie. Po prostu mi jedno działko stąd zniknęło. Co tu się dzieje? Oto lamusy. A oni mogą do mnie, a ja nie mogę do nich. To mi się nie podoba. To mi się nie podoba. No ale cóż, no cóż, no to chyba nic nie poradzę. Chyba, że przeszedłbym sobie nimi tutaj. Też jest taka opcja. No zaraz zobaczymy. W ogóle to zadowolenie, muszę gdzieś budować zadowolenie. Ja pierniczę. Ja wszędzie robię jednostki, a nie myślę o zadowoleniu, które jest małe, bardzo małe. No niestety. Tak to już jest w trakcie wojny. Dobra, ci może sobie przejdą tutaj, żeby zobaczą. Może teraz, jak ich wyspajowałem, to mogę. Aha, tak, takie buty. Dobra, to aha, tylko że oni są w tym. To trochę słabo, no ale dobra. Zrobimy tak, co tutaj zrobimy? Atakować słonie? Nie, zaatakujemy to miasto. Zaatakujemy sobie to miasto. Tutaj tak słabo, ale mam nadzieję, że tutaj to już pierdyknie, bo oni chyba mają w ogóle jakiś bonus na miasto, nie? Ohohoho, tak pięknie. Dobra. Czekajcie, ci by sobie przeszli tutaj. Mam nadzieję, że uda mi się podpłynąć jakby z drugiej strony do tego. Ci nic się nie ruszajcie, wy nie wiem co. Co wy możecie? Może wy tam też idziecie jakiś szturm przeprowadzać, czy też w tym stylu.
Chociaż ten szturm tutaj może się nie udać, ale. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Dwa szturmy na raz to chyba nie jest najlepszy pomysł, ale no zobaczymy. YOLO swag, jak to się mówi. Ci sobie tutaj idą, zaraz ich tutaj wspomogą też. Więc myślę, że będzie naprawdę, naprawdę udany ten szturm. No dobra, bierzemy następną turę, zobaczymy. Chyba szczególnie nie mam tutaj nic do roboty. Teraz jak coś się zrobi, to. To zacznę robić coś. Coś na ten. Jednostka bez rozkazów, aha. To zacznę coś robić na zadowolenie właśnie, ponieważ no zadowolenia mam mało, teraz w tym momencie zero, im więcej jednostek i miast, tym mniej zadowolenia. Tutaj już mógłbym to kupić, nie, bo to 640 kosztuje, tak? Tak mi się wydaje. W ogóle może kupię to pole i będzie łatwiej, chociaż nie wiem czy jest sens, ile oni się tam ten... 4 tury do powiększenia się granicy, a to się nie opłaca. Sąd kosztuje 600. No dobra, to myślę, że zaraz uzbieramy. W następnej kolejce już będę mógł kupić, więc chyba to sobie zrobimy, zobaczymy. I wtedy już bym miał dużo więcej zadowolenia. To zawsze, zawsze lepiej, no nie? Dobra, chyba następną turę bierzemy, bo już wcześniej chciałem robić następną turę, ale mnie powstrzymało przed tym, więc myślę, o, ci sobie zaraz dopłyną tutaj, to też będą mogli ostrzelać to miasto, to myślę, że w sumie ten szturm też się może powieść, tak samo jak ten. Nie wiem, jak tutaj będzie za takim morzem, ale myślę, że będzie w miarę gites. Tutaj jest... Cholera. Czy oni mi zabili, te działa? Nie, ja pierdź, ale się przestraszyłem. O, matuchno. Nie wiem, jak oni będą mieli z przyjściem tutaj kosztowny atak, ale to w tym momencie tak jest, no nie? Może zaraz, jak ich się tutaj pobije, to wcale nie będzie taki kosztowny ten atak, jakby się wydawało, że jest. Ja bym chciał się już ruszyć, a nie... Już mogę? O, już mogę, dobra, gites. Teraz tak, w takim razie ci, właśnie ci... Zaatakują to. Jebut, jebut. I teraz ci dopierdzielą to miasto, tak mi się przynajmniej wydaje. Oh yeah, patrzcie. I teraz ten tutaj sobie wbija. Kosztowny atak, ale chyba wejdę tu, nie? Oh yeah, podbiłem miasto. Teraz co ja mam zrobić? Przyłączyć to miasto czy nie? Cholera, wyburzenie miasta chyba nie ma za bardzo sensu. Czekajcie, muszę zobaczyć co oni tutaj mają. Mają marmur. Cholera. Znowu nie mogę. Mają marmur, tyle wiem, że mają marmur, a ja marmuru nie mam. Więc miasto przyłączę, chyba że... Miasto zmienione w marionetkę będzie wytwarzać dla ciebie złoto, naukę, kulturę, lecz nie może... Nie możesz wybrać co wytwarza, nie zastosować go do swoich potrzeb. Będzie wynosić znacznie mniej niezadowolenia niż miasto przyłączone i nie będzie... Dobra, przyłączymy miasto, YOLO swag. Tylko że teraz mam niezadowolenie troszeczkę na minus jeden, ale... Patrzcie, udało się, po prostu się udało. Jestem po prostu dumny z siebie, że podbiłem miasto, kurna, trzema jednostkami. Naprawdę nice, tylko problem polega na tym, że oni teraz mogą tutaj też chyba dość łatwo podbić to miasto, ale myślę, że jednak damy radę tutaj, ten sobie wbije tutaj. A czekajcie, bo przecież ja tutaj mam trudny teren. Aha, dobra, to powiedzmy, że ten trudny teren sobie pierdzielniemy. Walnę sobie to, zaatakujemy to miasteło. Też nieźle. Bezpieczny atak, fajnie. Czy na pewno aż taki bezpieczny? Teraz ci chyba dość mocno popierdzielą. Dość mocno. Oj, dokładnie, dość mocno. Teraz ten by sobie tutaj przyszedł. Co z tymi? Ten już może. Dobra, i w następny... Wow. Cholera. Ten się tutaj oczywiście uleczy. Ci, co tutaj mogą zrobić? Ci sobie będą szli właśnie tutaj, tędy, ale... Zanim ci dadzą radę, to troszeczkę będzie cienko z tym. Oho, zanim ten tutaj przyjdzie, to też troszeczkę minie czasu, więc chyba jednak mimo wszystko ty gościu po prostu stój tutaj i się lecz. Tutaj jestem kurna dumny z ciebie, że mi się udało. Mam nadzieję, że ci rycerze jakoś łatwo dojść tutaj przyjdą. Oczywiście zbudujemy sąd. Zobaczymy jak mi to tam wyjdzie. W każdym razie coś jeszcze chciałem zrobić, ponieważ chciałem zrobić... Aha, tutaj. Chciałem oczywiście kupić 19 kolejek do sądu i kupujemy sobie sąd. Oh yeah, dobra, zadowolenie mamy już plus jeden, ale to dalej mało, dalej mało. O, czekajcie, bo ci jeszcze nie atakowali? Jak to nie atakowali? Atakowali. Ha, czyli atakować już nie mogą, tak? Atakować już nie mogą, ale mogą się uleczyć jeszcze, fajnie. Ale dobra, czekajcie, co w takim razie zbudujemy tutaj, bo teraz możemy tutaj coś zbudować. Coś, co mi da koloseum. Koloseum mi da zadowolenie. Coś, co mi da zadowolenie, zobaczymy. Muszę popatrzeć na zadowolenie. Czy coś mi tutaj oprócz koloseum da zadowolenie? Chyba niestety nie wiem, zrobimy sobie koloseum. Dobra, koloseum. Pierdolnimy. Hehehehehe.
Pierdykniemy, przepraszam, przepraszam, no. Dobra, tak. Dobra, to było na tyle, jeśli chodzi o to. Ci tutaj powinni sobie gdzieś iść, tutaj gdzieś, o. Jakieś takie tegeski. Ci tutaj zaraz będą mogli już atakować, tutaj. Tutaj przyjdą, ci przyjdą, tutaj też będą mogli atakować, ale myślę, że w następnej kolejce już nie ma co. Ten dopierdzieli jedni, ci tutaj wejdą i koniec, właściwie. Ci mogą już iść tam dalej. I patrzcie, jak tutaj zacząłem wygrywać. Tylko, że to jest problem, że to nie jest koniec. Mi się wydaje przynajmniej tak, że to nie jest koniec. Mógłbym zrobić na przykład więcej tych... jak to się nazywa? Fregaty. Więcej fregat, żeby podbić to małe miasto, które się wyburzy, bo ono jest kompletnie niepotrzebne i tylko by mi dawało niezadowolenie. Ale wiecie, zawsze jest zawsze coś. Tylko potrzebuję tutaj też jednostki, która po prostu ich zaatakuje, więc może ci arkebuzerzy tutaj, ale nie, to kiedy indziej się tam zrobi. Tylko ta jednostka teraz jest bez rozkazów, tak? Więc nie wiem, pójdźcie sobie tak tu. No wiem, to troszeczkę będzie trwało, ale dobra. Ci to by właśnie powinni przyjść gdzieś tutaj, przypłynąć. Ale dobra, bierzemy następną turę, bo teraz w tym momencie już chyba nie mam za bardzo co robić. Dobrze mi się wydaje. A, teraz ta jednostka jest bez rozkazu. Przecież macie płynąć tutaj. Już, następna tura, dobra. Kurna, ale się cieszę, kurna, podbiłem to miasto, aż się nie spodziewałem. Myślałem, że to będzie takie, wiecie, niebezpieczne, jakieś tutaj coś ten, a tu wyszło naprawdę całkiem fajnie. Ale by było dobrze podbić ich stolicę, ja pierdzielę, co oni tutaj mają? Mają srebro, 2 złota, 2 pszenice, konie, ja pierdzielę, ale się ustawili, skurczybyki, tutaj trzeba powiedzieć, no. O, cholera, łomatuchno, ale ledwo żyją. Dobra, dobra, ale na szczęście niczym innym nie mają mnie dopierdzielić jak, ponieważ zaatakowali po prostu, strzelili z miasta i z łuków. No i to było dość hardkorowe, ale myślę, że i tak bez problemu powinienem wygrać to tutaj tych zwiadowców, tylko muszę na nich uważać, ale i tak zdecydowana wygrana tutaj pokazuje. No nie wiadomo jak to tam jest, nigdy nie wiadomo. Teraz co zrobimy? Zrobimy sobie oczywiście tak, że strzelimy tymi sobie od tu. I teraz tymi sobie chyba po prostu kosztowny atak, ale zawsze, zawsze atak i będę mógł sobie tutaj przejść, tak? Więc tyle fajnego, dobrego. Oh yeah, mamy kolejne miasto, które przyłączymy, ponieważ potrzebne mi jest złoto. Teraz problem polega na tym, że znowu mam na -1 to wszystko. Nie wiadomo, ile tutaj tury jeszcze troszeczkę będą stawiać opór, niestety. No ale cóż, co tutaj chcemy? Tutaj chcę od razu zająć tych. Kolejnych, czekajcie, 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 bo ja tutaj chcę jeszcze. Zdążę w jednej kolejce? Nie, nie za bardzo, bo oni tutaj ogólnie są tak średnio tutaj nastawieni chyba na to. No dobra, co ja chcę dalej, co ja chcę dalej? Dalej chcę, tymi się na pewno chcę się uleczyć. Zdecydowana wygrana obrażenia 1, ewentualnie, ale nie, wiecie co? Bo po prostu sobie przejdę, nie, tędy sobie nie przejdę, ale może sobie uderzę tutaj tak, żeby zrobić drogę reszcie tam. Powiedzmy gdzieś tutaj, żeby oni się tutaj mogli przemieścić. Co ci tutaj robią? Ci tutaj się w ogóle mogą uleczyć. Czy to miasto nie może bić? Aha, jeszcze nie może, ponieważ... czekajcie, może ten może go zastrzelić? A pewnie, że może go zastrzelić. No to czemu nie? XD. Zawsze więcej expa, zawsze na propsie. Więcej expa, zawsze na propsie. Teraz ten. Ten tutaj to by się przydało, żeby właśnie przyleciał do takiego miasta, tego Martaban. Myślę, że sami dadzą radę go pokonać, a jeśli nie, to cóż, no nie wiem, troszeczkę popróbują, poleczą się, zobaczymy jak to tam wyjdzie. Ale wydaje mi się, że jest takie słabe miasto, to oni dadzą radę sami podbić mimo wszystko. Ale dobra, co my tutaj chcemy dalej? Chcemy tutaj dalej coś? Właściwie nie. Tutaj ten się dalej leczy, ci się dalej leczą, ten się tutaj powinien leczyć, ci się leczą, wszystko jest... chyba w najlepszym porządku, w ogóle kurna, nie spodziewałem się, że będę aż tak wygrywał tę wojnę. Tylko, że to jeszcze jest nie koniec wojny, wiadomo, na początku się można wygrywać tak samo jak Niemcy, tak? Niemcy w trakcie II wojny światowej też się wydawało, ale wygrywamy, a finalnie przegrali. No, wiadomo, jak to się wszystko może skończyć, zwłaszcza, że ja mam wojnę właściwie z prawie każdym, czyli właśnie dokładnie tak jak Niemcy. Nie, wtedy, czyli jestem takimi radzieckimi Niemcami w tym momencie. No, można tak powiedzieć. Mogłem grać Niemcami, byłoby śmieszniej, ale mają słaby bonus, więc nie chcę nimi grać. Jednostka bez rozkazów, tak? Jednostka bez rozkazów. Może jednostką bez rozkazów się tutaj przyjdzie do tego. Coś się tutaj popatrzy. No, nie wiem. Dobra, bierzemy następną turę, zobaczymy jak to się tutaj ten... Niedługo będę miał dużo, dużo strzelców. Ja nie wiem, czy ja właściwie dalej chcę te wszystkie jednostki. Patrzcie, ile ich jest. Jest ich naprawdę masa, mam strasznie dużo jednostek.
Masakrycznie, można powiedzieć, dużo. W ogóle prasa drukarska mi się zaraz zrobi. Fajnie. O, zadowolenie. Coś, co mi da 4 Taj Mahal. Troszeczkę pewnie się to będzie robiło, ale zawsze 4 zadowolenia. Myślę, że w Moskwie to zrobię. Akurat dwie kolejeczki tutaj, to jedną kolejeczkę sobie poczekają. Poczeka. Nie, no po prostu tak, poczekają, bo przecież nie muszę nic robić, tylko zacznę coś opracowywać. To wcale nie jest tak, że muszę to zrobić w tym momencie. Co mi się bardzo podoba. Dobra, arkebuzerzy. Ha, oni po prostu nie mogą tego tutaj zaatakować. Tak, tacy sprytni są. No cóż, trudno. Tych tutaj w takim razie pewnie też nie mogę. Ci tutaj stawiają opór, więc nic nie powystrzeliwuję. Tutaj sobie przejdę tymi, żebym tak sobie był. Ci sobie tutaj się uleczą, myślę. Myślę, że tak się uleczą tutaj. Ci tutaj są wolni znowu. Wolni jako tako, że nie wolno się poruszają, tylko wolni, że nic nie robią, tak? W tym sensie. Rozumiemy się. Wszyscy ci się tutaj wszyscy będą leczyć. Ten się nie będzie leczył. O, ty mi może ostrzelać tych frajerów. Przynajmniej ich zniszczę. Nie mogę podbić, to ich zniszczę. Co oni mają mieć? Co oni mają mieć, tych gości, nie? Dobra, co chcemy zrobić? Chcemy zrobić tutaj jakieś fajne rzeczy na pewno. Mogę zrobić dwie rzeczy. Albo ekonomię, albo akustyka. Akustyka mi da kulturę. Kultura w tym momencie chyba nie jest za bardzo mi potrzebna. A to mi da ekonomię, czyli plus 10 produkcji. Koszt zakupów w złocie w każdym mieście zmniejsza się o 15%. O, to jest dobre. Dochód z złota, dochód z złota z obozu. Czyli to mi daje po prostu złota. Złoto jest dobre, więc lecimy sobie ten. Zwłaszcza, że później są nauki militarne, które mogą mi się naprawdę, naprawdę przydać. Teoria naukowa w sumie też się przyda. Zwłaszcza, że to mi daje zadowolenie, naukę i kulturę naraz. No ale wiecie co, wszystko jest git. Dobra, myślę, że tak na razie zostaniemy. Tak, zdobyłem złoto, więc złotą erę tam mają. Znaczy nie tyle złotą erę, co po prostu właśnie. Jak to się nazywa? To się nazywa Dzień Uwielbienia Króla, czy tam tydzień, czy coś tam uwielbienia. Tak, Dzień Uwielbienia Króla, coś w tym stylu. Ci się tutaj leczą, to oni mi są, nie są tutaj potrzebni w tym momencie. Co ja chcę? Tak naprawdę to ja nie chcę za wiele. Teraz ten sobie leci tutaj, żeby tutaj podbić to miasto, ponieważ chcę tutaj to podbić. Tak samo ci mogą sobie tutaj wbić. Chociaż nie wiem, czy już, ale bym sobie gdzieś tutaj podpłynął właśnie. Na przykład tutaj, żeby nie było, i potem sobie płynę gdzieś tam, tutaj coś. Myślę, że ci też się mogą przydać tam, chociaż, a właściwie w sumie czemu nie? Jolu, dwie jednostki, myślę, że tymi trzema jednostkami już podbiję to miasto. Dość długo mi to zajmie, ale dam radę. W tym sensie, no nie? Dobra, robotnicy, co robią robotnicy? Robotnicy oczywiście się zautomatyzują, ponieważ ja mam teraz wysrany na to, co robią robotnicy, bo teraz prowadzę wojnę, no to mnie to aż tak nie interesuje. Co to jest? Ulepsz jednostkę, ja mogę ulepszyć tę jednostkę. Na co? Na strzelców! Oh shit! Zajebiście, to mam pierwszych strzelców tutaj. W ogóle tych mogę też chyba ulepszyć, bo kusznicy to. Oh shit, ja ich mogę poulepszać. Ja pierdzielę, zajebiście, to mamy strzelców. Strzelców będę miał w takim razie bardzo, bardzo dużo. To mi się podoba. Dobra, następna kolejka. Zobaczymy, co mi tutaj wyjdzie z tego wszystkiego. Ci się tutaj leczą i miasto się leczy, jednostka w mieście się leczy, ci już przestali stawiać opór. 8 tur tylko do sądu, bardzo, bardzo niewiele. Bardzo mi się to podoba, że tak niewiele tutaj zostało. Tutaj tych będzie można naprawdę mocno ostrzelać, tutaj po prostu zgarnąć ich. Ci nadal chyba mogą do nich strzelać, tak mi się przynajmniej wydaje. Wróg się zbliża, aha, ci mi tutaj tylko pokazali, że wróg się zbliża. No tak, mam nadzieję, że tutaj tych uda mi się podbić, bo chciałbym już ich naprawdę podbić, bo strasznie mnie denerwuje to miasto i to miasto na 100% wyburzę, ponieważ nie jest mi potrzebne, nic mi tutaj nie wnosi, tak jak to miasto. Tutaj nie wiedziałem co zrobić, ale tylko marmur, tak? Tylko marmur w końcu daje. Marmur rybki, no ale dobra, marmur daje, tak? Czyli marmur, a ja wcześniej nie miałem marmuru, więc naprawdę warto było to zrobić, tak? Tak samo tutaj, złoto, też warto było to zrobić, nie? No właśnie. A tutaj nic, po prostu nic, więc po prostu je sobie zburzymy. Dobra, co ja tutaj chcę właściwie? Chcę tutaj tyle, że atak z dystansu. Ten tutaj będzie miał cały czas kosztowny atak, więc nie wiem, czy ja chcę. Może poczekam na arkebuzerów. Dopiero wtedy zacznę atakować kosztownie, powiedzmy. Albo w sumie już YOLO SUE. Chociaż nie, no boję się, że oni ich jednak mimo wszystko zabiją. Nie wiem, dobra, wybierz produkcję. O, w Moskwie. W Moskwie miałem zrobić Taj Mahal. Mam nadzieję, że zdążę zrobić Taj Mahal. Kolejni strzelcy, może strzelców tych też tutaj wyślę. Przydałoby się tutaj wysłać, żeby po prostu podbić to miasto. Jak już podbijamy, to podbijamy, tak wiecie. Na propsie. Ci sobie popłyną tutaj. Budapeszt, czekajcie. Co z Budapesztem? W Budapeszcie chciałbym zrobić też jakiś, właśnie, jakiś, nie wiem. Coś na zadowolenie w każdym razie. Cyrk, może będzie coś lepszego niż cyrk. Teatr 11 tur, ale.
cyrk mi da bardzo szybko, więc zrobię sobie cyrk. Da mi dwa, ale bardzo szybko, więc to mi się podoba. Czekajcie, czy ja zdążę... O, cholerka. No to słabo. No to słabo, bo oni już teraz nie zaatakują. No niestety. W ogóle nie sprawdziłem, czy mogę ich podbić. Tych na pewno mogę. Znaczy nie tyle podbić, co właśnie... O, czekajcie, ale dziwnie. Myślałem, że przejdę sobie tędy, ale okazało się, że tam tak będzie szybciej. Spoko, ciekawa w sumie opcja. Zastanawiam, czy wbijać tutaj już ich na ich teren, czy nie. W sumie czemu mam nie wbijać na ich teren? Zawsze będę mógł na przykład sobie coś tutaj plądrować. Ulepszenie lub droga, tory na tym polu są bezużyteczne do czasu ich naprawienia. Plądrowanie ulepszenia przyniesie plus złoto i uleczy twoją jednostkę o 25 punktów. Pytanie, czy ja chcę to robić, ponieważ ja to niedługo chyba przecież podbiję. Tylko czy aż tak niedługo, żeby im się nie opłacało, ale w sumie co im da niezadowolenie. Ewentualnie mógłbym im koniec zniszczyć tutaj, albo żarcie, tak? To chyba by było mądrzejsze, ale dobra, wiecie co zrobię? Po prostu pójdę tutaj zbadać teren. Tak samo tutaj się wpieprzę, chciałbym się po prostu wpieprzyć tutaj. Wiecie co, na razie po prostu sobie pierdzielnę tutaj, żebym potem miał bliżej tam, powiedzmy. Żeby... A nie, bo oni i tak mnie tam potem siekną, ale coś tam. Chciałbym po prostu zobaczyć, czy oni tam mają jednostki i czy nie mają i ile ich mają jakby co. No wiecie, generalnie takie rozeznanie, tak jakby zwiadowców puszczam, tylko że nie zwiadowców, a normalne jednostki. Kto tutaj jest bez tego? Myślę, że dopiero w następnej kolejce to zrobię, więc ty się nie ruszaj. Ci się uleczą, strzelcy, ci strzelcy też się uleczą. Strzelcy, hehe. Dobra, bierzemy następną turę. Mam już 20 minut nagrania, jeszcze troszeczkę, ale mi się zajebiście gra po prostu tak kozacko. O, ci się tutaj już właśnie zdążyli zrobić, to ci sobie tutaj ten. I zrobimy sobie rybki. Uhu, fajnie. Dobra, bierzemy chyba w takim razie następną turę, aż tak, bo oni po prostu byli bez tego, prawda? Tak, bo przecież miałbym kupę jednostek, które nie miałyby co ze sobą zrobić, ponieważ na przykład właśnie ten, chociażby. Więc na pewno nie straciłem tury, zwłaszcza, że za szybko to troszeczkę trwało, taka zmiana, bo jak widzicie, to naprawdę długo, długo tutaj trwa. Ci mi tutaj prawie nic nie robią, troszeczkę się boję, że oni mi coś mogą zrobić, ale chyba nie za bardzo. W ogóle to po co oni tutaj założyli to miasto, żeby mieć to po tym, jak się rozrosną? Bez sensu. Kompletnie bez sensu, bo to daje tylko żywność, więc to nie ma sensu. Po prostu komputer nie myśli, komputer nie myśli. Ja wiem, że to jest tylko komputer, ale bez przesady. O, tutaj się przecież już mogę tymi. Ale czekajcie, bo może... Ała, ała, ała. Bo może tutaj dam radę ich zestrzelić tymi. A jak ich zestrzelę tymi, to dostanę expa, więc exp zawsze na propsie, jak to się mówi. Plus dwa expa i teraz tymi sobie ich po prostu dobiję, ponieważ tak, żeby mi nie twierdzili. Dobra, czyli ci są już tutaj, powiedzmy, czyści. Pod tym względem, że po prostu nie mają co... Znaczy nie mają co robić. O, shit. Źle się ruszyłem. Nie o to mi dokładnie chodziło. No ale powiedzmy... O, cholera, to oni tutaj wcale nie mają aż tak dużo tej armii, tak? Ci sobie mogą przejść, skoro oni już się tutaj nie ten... A nie, bo ci przecież też są... To troszeczkę bez sensu zrobiłem. Bo oni przecież też są tutaj już zdrowi, powiedzmy. No ale dobra, to ja już mam atakować, to cholera, nie wiem. Tak przyszedłem, że już właściwie jestem gotowy do szturmu, ale nie, bo nie mam tutaj dział. A ja chciałem mieć tutaj działa, więc nie. Wy tam też sobie pójdźcie te działka, nie. Więc tak naprawdę mogę sobie już stąd pójść. To będzie kosztowny atak czy coś w tym stylu, ale nie, dobra, w takim razie. Ja się po prostu oddalę, przejdę sobie tutaj. Wiem, że to jest takie oddalenie się, że jestem bliżej nich, ale po prostu chciałem sprawdzić, jak tutaj wygląda sprawa z tymi jednostkami i widzę, że bardzo dobrze, z tego względu, że ich praktycznie tutaj nie ma. Oni nie mają obrony, oprócz obrony miasta, która jest chyba całkiem niezła, ale myślę, że z tymi działkami, myślę, że za jakieś dwie kolejki oni tu będą szli, tak? A ci ile będą tutaj szli kolejek? Ci tutaj będą szli kolejki 3, no to za jakieś 3 kolejki myślę, że przystąpimy do szturmu. W takim razie przydaliby się oni tutaj gdzieś, ale nie wiem, zobaczymy jak to tam wyjdzie. Co tutaj się dzieje? Tutaj się dzieje to, że ci mogą atakować znowu. I atakują znowu. Chciałbym zobaczyć, nieźle, chciałbym zobaczyć jaki będzie efekt tych gości, czy oni ich zabiją. Zabić nie, tylko że teraz mogą ich zabić i to jest pewien problem. Narodziny wielkiego człowieka, fajnie. Dobra, czekajcie, przelecimy sobie tędy i teraz już mogę zaatakować? Nie mogę, zrobimy to w następnej kolejce. Wielki generał, o, wreszcie, finally. Powiedzieliście, że tam poświęcanie generała to był wielki, wielki błąd, więc teraz sobie tym generałem przejdziemy gdzieś tam
gdzie teraz będę prowadził wielką wojnę, czyli właśnie tutaj. Na razie może niech sobie przejdzie tutaj, a potem się go jeszcze będę mu kazał pójść gdzieś jeszcze indziej. Jednostka bez rozkazów, tak? No to co możesz robić? Po prostu idziesz tam, na wojnę, tak? Następna kolejka, myślę, że okej. Dobra. Ale mi się zajebiście gra, powiem wam, że naprawdę tak mi się super gra. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podoba, bo mówię cały czas tak dynamicznie, tak mi się ekstra gra mówi. Bruksela wypowiedziała mi wojnę, zajebiście, nawet nie wiem gdzie ona jest, mam na nią wysrane, pewnie jakieś małe główienko. O, tutaj jakiś statek fioletowy, czy ja nie mam przypadkiem z nimi wojny? Bardzo możliwe. O, nie, witajcie, że mnie zresztą... Muszę się z Rzymem właśnie zaprzyjaźnić w takim razie. Tylko, cześć, handel. Możemy sobie właśnie kość słoniła, im pewnie nie dadzą tego, ja bym im dał futra jedne. Czy coś, nie wiem. Powiedzmy, czekajcie. Ja bym chciał jeszcze... Czekajcie. O, nie, bez żelaza. I otwarte granice, i otwarte granice. Zaproponuj. Ta propozycja nie ten. Co, what the fuck? Kamienie szlach... dobra, czekajcie. A może w ten sposób? Nie do przyjęcia, co chcecie? 112 zł, tak? Wam mogę dać 50 zł. Dam wam 50 zł. Odrzuć. Dobra, do widzenia w takim razie. Nie to nie, ale cześć. Mogę wam powiedzieć tyle, że cześć. W każdym razie, wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. Twoją drogą, to ty... Chiny nie są ze mną połączone lądem, no nie? I wiecie, i to jest bardzo fajne, ponieważ nawet jak oni mnie zaatakują, to nie za bardzo mają jak atakować, ponieważ oni raczej chyba nie szturmują jednostkami jakby wodnymi, chociaż może się mylę, bardzo możliwe, że się mylę, ale na razie wydaje się, że nie. Ponieważ z kim ja mam wojnę? Ja w ogóle da się gdzieś sprawdzić moją dyplomację? Dyplomacja, moja dyplomacja, tak? Mam wojnę z tymi i z tymi. Czy mam trzy wojny? Tylko trzy? Wydawało mi się, że mam ich cztery. No ale dobra, fajnie. I tak na razie właściwie prowadzę tylko jedną wojnę, co jest tyle dobrego, że właśnie prowadzę tylko jedną wojnę. Tak naprawdę tylko z Syjamem, bo to Imperium Irokeskie i ten Syjam, i Imperium Osmańskie to właściwie jest gówno. Więc myślę, że fajnie. W ogóle mam najwięcej punktów z całej gry. Tyle fajnego. Dobrego, czekajcie, przegląd dyplomacji, w ogóle what the fuck. Dziękuję, zamknij mordę. Z tymi mam wojnę, tutaj w ogóle ja pierdzielę. Jakie mam stosunki z Chinami? Da radę gdzieś tutaj coś właśnie podziałać w kierunku tych Chin? Zaitan, o to są Chiny. Sojusz obronny, coś, to świetnie, znowu ty, tak, handel. Otwarte granice, sojusz obronny i otwarte granice. Zaproponuj. A co chcecie? A po prostu sojusz obronny? A ja bym dał jeszcze otwarte granice, może w ten sposób, zaproponuj, co chcecie. Czyli po prostu to się nie uda, prawda? Tak myślałem. No cóż, do widzenia w takim razie, zamknij. Ty sobie w takim razie idź się pierdziel. Ekonomia mi się niedługo zrobi, fajnie. Ale dobra, co my chcemy tutaj w takim razie? Ci mnie za bardzo... Czy oni mi zniszczyli całą jednostkę? What the fuck? Ona gdzieś poszła już, jako sama, że poszła. Czy mi zniszczyli jednostkę? O, what the fuck? Aż takie pierdzielnięcie mają? Ja pierniczę, ja stąd uciekam. Czekajcie. Tutaj sobie ucieknę. Tak, żeby oni mnie nie mogli bić, no nie? Bo to generalnie o to mi teraz chodzi, żeby mnie nie mogli bić. Ci sobie tutaj sprawdzę, jak oni sobie pójdą. Tych tutaj mamy, to fajnie, ci sobie wpłyną tu, miło, i na razie będą czekać, no nie, wiadomo. Wiadomo dlaczego, ci też sobie tutaj w takim razie zaczną iść. Tak samo ci też sobie zaczną tutaj iść, mam nadzieję, że będzie fajnie. Tutaj nieźle się rozłożę. Tutaj, dobra, idziemy, dzieci ci jeszcze sobie pójdą. Co tutaj się zrobi? Lansjerzy się zrobili, tak, dobra, lansjerzy, przejdźcie sobie gdzieś tak tu. Ci, może najpierw zaatakuj. What the fuck? Bombardowanie jednostkom lądowym, tak? Celowanie jednostkom pływającym. Natychmiastowe leczenie, nie. Zasięg plus 1 do zasięgu. Może leczyć poza własnym terytorium, nie. Ostrzał pośredni może wykonywać ostrzał ponad przeszkodami, pod warunkiem, że inna jednostka ma cel w pobliżu widzenia. To jest dobre, ale też nie do końca. Mobilność, straż.
Nie, no dobra, w takim razie przeciwko jednostkom lądowym sobie pierdzielne to. I fajnie, nie wiem, czy miasto się zalicza do jednostek lądowych, chyba nie, ale mimo wszystko chciałem to zrobić. Czekajcie, tutaj ten musi się niestety oddalić na chwilę, żeby się jakby zregenerować. Mam nadzieję, że ci arkebuzerzy tutaj przeżyją ten atak. Ci dość mocno oberwali dzięki temu, więc fajnie. Czy ci dadzą radę w jednym tym? Może już podbije to miasto? Jeśli nie, no to w takim razie jeszcze jedna kolejka i myślę, że to miasto będzie moje. Fajnie, bo dość szybko poszło. Tych się troszeczkę boję, ale na razie w sumie nie mają dla mnie jakiegoś wielkiego zagrożenia. Dublin. W Dublinie sobie zrobimy tutaj zadowolenie plus 3. Czekajcie, zadowolenie. Dobra, w takim razie zrobimy teatr, bo tylko to mi daje zadowolenie. Co tutaj? Chcę ich uleczyć oczywiście jako strzelców, chcę ich widzieć, więc cześć tutaj, kolejni strzelcy, bardzo się cieszę, że tutaj jesteście. Swoją drogą, to ci mogą sobie tutaj już atakować chyba następne miasto, myślę, że tutaj zrobimy znowu dwa szturmy naraz, chociaż nie, tutaj musimy zrobić jeden wielki szturm, dlatego ci tutaj dalej już nie będą odchodzić, ale ci sobie przejdą tutaj chociaż. Tak sobie wiem, że mógłbym jakoś ich ominąć, ale to już tam nieważne. Ci się powinni tutaj leczyć, jednostka nie możesz się leczyć poza własnym terytorium, więc wbijaj na nasze terytorium. Znaczy i tak byłeś jakby na naszym, ale już kij z tym w dupę. Tutaj nie będą mogli ostrzelać, ja tego nie chcę, więc nie będę się tutaj ruszał. Bo po prostu się ruszę tutaj i dam im nic nie rób. Czy ci tutaj coś jeszcze mogą zrobić? Chyba nie za bardzo mogą, ci się mogą leczyć, ale ci się cały czas leczą, więc to jest w sumie w miarę okej. I co? I to było chyba na tyle. Więc ja zapisuję grę. Fajnie, zapisuję, chcę zapisać grę, ponieważ to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jak widzicie, w tym odcinku przyprogresowaliśmy nieźle, zdobiliśmy dwa miasta. Zadowolenie mam minus 1, ale tutaj już 7 tylko kolejek i właściwie będę miał z głowy. Tutaj 5 kolejki będę miał z głowy, więc za 7 kolejek już po prostu będę miał chyba full zadowolenia, chyba że podbiję kolejne miasto, jakim jest to. To wyburzę, nie wiem, czy to mi będzie dawało zadowolenie. Chyba będzie powodowało niezadowolenie, ale to będzie malało o jeden o turę w każdej turze. Więc myślę, że to nie będzie jakiś wielki problem. I ja się w takim razie z wami żegnam, więc to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebooka oraz oceny filmu. I wielkie dzięki za oglądanie. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!